No, pan prezydent do ostatniej chwili gotował żur. Mamy ponad 2000 porcji, więc starczy dla wszystkich. Wiem, że już do nas wybiera się też biskup diecezji opolskiej, który przygotował cały namiot nalewek. Zaczynamy smażyć jajecznicę z 1000 jajek. Mamy kurczaki, pasztety, pasty, jadalne kwiatki. No dużo, dużo atrakcji. Będzie też kuchnia molekularna. Wszystkich niespodzianek nie mogę zdradzić, ale już na scenę wchodzą zajączki, które będą o godzinie 11 wręczać wszystkim uczestnikom śniadania upominki, bo na porządnym śniadaniu każdy dostaje jakiś ładny prezent. Będziemy rozstrzygać konkurs na najpiękniejszą palmę. Mamy na rynku też wspaniałą babę, przy której się można sfotografować. Mamy wielkie jajko, na którym będziemy mogli się podpisywać i mamy piękne pocztówki. Zanim Państwo udacie się do swoich obowiązków, tutaj na schodach mamy pocztówki z życzeniami od prezydenta, od przewodniczącego Rady Miasta, od całego Opola i jest ogromna z drugiej strony część pocztówki, na której możemy swoje życzenia wyrazić i jeszcze wysłać albo zanieść sąsiadowi, komuś, kto na to śniadanie nie dotrze. Jest wszystko, co potrzeba w tradycyjnym żurku. Wygląda apetycznie, smakuje, zaraz spróbuję pewnie jeszcze lepiej, więc myślę, że ci, którzy czekają, słusznie czekają, bo wiedzą, co do smacznego dostaną. No tak tradycyjnie, kanapki. Oczywiście jesteśmy tu razem z zupą w Opolu, więc mamy też pyszne babeczki wielkanocne. No i kanapki takie, które serwujemy na co dzień w Domu Nadziei, między innymi. W Domu Nadziei przygotowania do świąt Wielkiej Nocy. Wczoraj mieliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej przygotowane właśnie przez osoby w kryzysie bezdomności. No i przygotowujemy się do śniadania wielkanocnego, tego w niedzielę w domu naszego biskupa, też tradycyjnie na 100 osób. Biskup obiecał, że przygotuje biskupie nalewki. Czy siostra ich kosztowała, czy warto? Jeszcze nie kosztowałam, ale na pewno skosztuję. Pójdę do kolejki. Niestety nie mamy taki, bo to jest religia, ale chętne też częstuje nasze chińskie nowe rok tradycja z Polacy. I mamy dużo różne sztuczki i herbata, i herbaczany. Dzisiaj mamy przygotowany nasz mały gruziński stołek. Mamy, jak cały czas Gruzini lubimy, ta szaszłyk po gruzińsku. Są haczapury bez wielkanocnego stolika nie ma. Mamy chinkali przygotowane, gruziński salata i smaki Gruzja. To jest takie kilka dania, które cały czas mamy, to wielkanocny stolik, gruziński stol. Bardzo nam zawsze trudno znaleźć takie osobliwe danie, takie ukraińskie, dlatego że mamy bardzo podobną kulturę. Tylko że Ukraina jest taka duża, że każde województwo ma swoje tradycje. I pokazać całość też na jednym stole bardzo trudno. Ale my dzisiaj przygotowaliśmy taką ciekawą rzecz, która przypomina, że wojna trwa, ale troszeczkę taka bardziej z twórczością naszych wolontariuszek. To pudełko z wojny bezpośrednio, które nasze wolontariusze rozmalowali i pokazały, że wierzymy w zwycięstwo nasze wspólne. Dziękujemy Polskie, że przyjmujecie bardzo dużo naszych ludzi i pomagacie. Od całego serca chcemy podziękować i pokazać trochę naszej kultury, która jest bardo podobna. Tradycja jest tradycją i zawsze będzie tradycją. I w domu nie będziemy go molekularnie gotować, natomiast chcemy pokazywać troszkę inne oblicze kuchni i tradycyjną paschę podamy po prostu z bezą z pomarańczy, ponieważ w naszej pasce jest też skórka z pomarańczy, więc ten smak pomarańczowy w postaci mrożonej bezy przy użyciu ciekłego azotu przeniesiemy, żeby połączyć te dwa smaki. Mam nadzieję, że będzie smakowało. Wielkanoc to oczywiście jaja, ale czy ktoś z Państwa gotował kiedykolwiek jajecznicę na 1200 jaj? Taka właśnie tutaj jest przygotowywana przez fachowców i na pewno będzie bardzo smaczna i już za chwilę do degustacji. Niech dobrą nutę ciągle gra, twe serce niechaj śpiewa, alleluja, alleluja.